Siemaneczko moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Specji Monitora X na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku pokażę wam wszystko, co wracam do dobrej naszej aktualizacji. Zapraszam was już do oglądania tego materiału. Przede wszystkim Preston w tej aktualizacji dodał mnóstwo darmowych prezentów. Mamy teraz moi drodzy możliwość odbierania sobie co jakiś czas darmowych prezentów w grze. Mamy również moi drodzy dodane do gry mastery, czyli można zdobywać sobie moi drodzy nowe umiejętności, przez to możemy odblokowywać sobie dostęp do specjalnych bonusów. Mamy moi drodzy dodaną historię w banku, mamy również moi drodzy Steampunk Hoverboard, mamy moi drodzy również dwa nowe ranki, mamy również moi drodzy Collection Tier 6, mamy również moi drodzy nowe ekskluzywne jajko, mamy również moi drodzy nowe pluszaki, do gry zostały dodane moi drodzy do indeksu już Huge Dog i Huge Dragon, które będzie można właśnie otrzymać za kupienie oficjalnych pluszaków Specji Monitora X. I mamy moi drodzy kolejną deskę, jest to Cat Hoverboard i oczywiście wiele, wiele więcej. Ja sobie te wszystkie zmiany już sprawdziłem, a teraz wam je pokażę. Może zacznijmy sobie od tego, jakie dwa nowe ranki zostały dodane do gry w tej aktualizacji. Pierwszy rank moi drodzy to jest The Very Best i akurat mogę sobie odebrać nagrody za to, że mam ten rank. Także pokażę wam teraz, jakie nagrody możecie odebrać sobie właśnie za ten rank. Widzę, że tutaj dostałem troszeczkę diamentów i dużo buścików. Także takie nagrody możecie odebrać sobie za ten rank The Very Best. Drugi i najlepszy rank, jaki aktualnie można mieć w grze, to jest moi drodzy rank Pet Good. Także w tej aktualizacji mamy dwa nowe ranki. Możecie napisać mi, czy macie już najlepszy rank. Także ja aktualnie moi drodzy mam drugi najlepszy rank w grze i na pewno będę chciał sobie wbić najlepszy rank. Od tej pory moi drodzy The Best nie jest już najlepszym rankiem w grze. Teraz najlepszym rankiem w grze jest rank Pet Good. Kolejną bardzo fajną zmianą, jaką Preston w tej aktualizacji wprowadził, są moi drodzy frygiwcy. Jest to moi drodzy nowa funkcja w grze. Jak sobie tutaj klikniemy na tą ikonkę prezentu, to możemy sobie tutaj odbierać darmowe prezenty za granie w Specji Monitora X. I czym dłużej moi drodzy gracie, tym więcej prezentów możecie sobie odebrać. Maksymalnie możecie odebrać sobie 12 prezentów i jak odbierzecie sobie wszystkie prezenty, to musicie poczekać 12 godzin, żeby móc sobie te prezenty ponownie otworzyć. W każdym moi drodzy prezencie znajduje się inna nagroda. Czym dłużej gracie w Specji Monitora X, możecie otwierać sobie lepsze prezenty, które zawierają lepsze nagrody. Jak widzicie, mamy tutaj nawet informację, że mamy szansę na zdobycie ekskluzywnego Huge Peta właśnie w tych prezentach. I tego Huge Peta moi drodzy można sobie zdobyć tylko i wyłącznie z tych dwóch ostatnich prezentów. Tutaj moi drodzy, za odebranie sobie tutaj prezentów, które znajdują się w tych koszykach, jest szansa na zdobycie moi drodzy Huge Peta. Ale ta szansa jest naprawdę bardzo mała i naprawdę ciężko jest tego Huge Peta sobie zdobyć. Teraz tutaj widzicie, jak ten Huge Pet wygląda. Pokazywałem wam też już tego peta w odcinku z ligów na temat tego, co zostanie dodane w Specji Monitora X właśnie w tej aktualizacji. Ja teraz sobie tutaj mogę akurat odebrać te prezenty, także ja sobie teraz tutaj to odbiorę. I także jak widzicie, z prezencików możecie dostać na przykład buściki, możecie również dostać moi drodzy coiny, możecie również dostać diamenty, no i oczywiście Huge Peta. Fajnie, że moi drodzy Preston dodał do gry takie darmowe prezenty, bo teraz moi drodzy gra jest troszeczkę bardziej free to play, bo możemy sobie po prostu za samo granie w Specji Monitora X zdobywać darmowe nagrody i możemy sobie zdobyć kolejnego już peta za darmo. Jeżeli chodzi moi drodzy o te darmowe prezenty, jeżeli na przykład gracie sobie w Specji Monitora X i odbierzecie sobie 3 prezenty, na przykład tutaj te 3 pierwsze prezenty i wyjdziecie z gry, to nie będziecie musieli po ponownym wejściu do gry od nowa sobie ich moi drodzy otwierać, tylko po prostu będziecie musieli poczekać, aż będziecie mogli otworzyć sobie te prezenty. Także to się tutaj zapisuje i dopiero po 12 godzinach od nowa będziecie mogli sobie te prezenty otworzyć. Także nie musicie grać do momentu, aż wszystkie prezenty wam się odblokują, tylko możecie na przykład pograć sobie troszeczkę, zdobyć sobie trochę prezentów, wyjść z gry i później wejść sobie do gry jeszcze raz i zdobyć resztę prezentów, bo te prezenty resetują się co 12 godzin. Jak już moi drodzy mówimy o Huge Petach, to w Exclusive Shopie zostało dodane nowe ekskluzywne jajko za Robuxy. Możemy sobie kupić jedno jajko za 800 Robuxów i 3 jajka za 2400 Robuxów. I w tym jajku moi drodzy mamy moi drodzy do zdobycia takie peciki. Bardzo mi się podobają tutaj te pety, bardzo fajnie one wyglądają. I moi drodzy mamy tutaj w tym jajku do zdobycia również Huge Peta i jest to moi drodzy Huge Lucky Cat. Mamy aż 2% szans, żeby tego pecika sobie zdobyć. To jajko, moi drodzy, będzie dostępne tylko i wyłącznie przez pewien czas i po pewnym czasie to jajko zniknie, najprawdopodobniej wraz z kolejną aktualizacją do Specji Monitora X, tak jak to było w przypadku poprzednich ekskluzywnych jajek. Jako taką ciekawostkę powiem wam, moi drodzy, że pierwszą osobą, która wykluła tego Huge Lucky Cata, był Creecraft.
Udało mu się wykluć tego peta na live'ie, jak robił live'ika z aktualizacji do Pet Simulatorka X. Po, moi drodzy, tym jak Preston dodał tą aktualizację, Quick po prostu zmienił serwer, żeby móc zobaczyć, co zostało dodane. I po pierwszym wejściu do gry, po nowej aktualizacji, coś się w grze zepsuło. Gra, moi drodzy, za Quicka kupiła mu za 2400 Robuxów 3 ekskluzywne jajka i za pierwszym razem udało się Quickowi wtedy wykluć tego Huge Lucky Cata. Także udało się, moi drodzy, Quickowi za pierwszym razem zdobyć tego Huge Lucky Cata i naprawdę miał ogromne szczęście, że tak szybko udało mu się go zdobyć i to jeszcze za pierwszym razem. Preston w tej aktualizacji dodał również, moi drodzy, zmianę do banku. W banku pojawiła się historia, dzięki czemu możemy zobaczyć, co ktoś w danym momencie robił. Preston, moi drodzy, dodał również do Pet Collection tier 6 i aktualnie, moi drodzy, tier 5 nie jest już najwyższym tierem, jaki można mieć, a teraz najwyższym tierem jest tier 6. I jak sobie, moi drodzy, zdobędziecie tier 6, to będziecie mogli założyć sobie już nie 21 petów, a aż 22 pety. Do indeksu zostały również dodane, moi drodzy, dwa nowe huge pety i są to pety, które będziemy mogli sobie zdobyć właśnie za kupienie oficjalnych pluszaków, które są na stronie Big Games. Pierwszy, moi drodzy, huge pet to jest huge dragon, a drugi huge pet to jest huge dog. I te pety możemy sobie zdobyć poprzez kupienie oficjalnego pluszaka na stronie Big Games. Jak kupimy sobie pluszaka huge dragona, no to otrzymamy w grze huge dragona, a jak kupimy sobie pluszaka huge doga, no to otrzymamy w grze huge doga. Te pluszaki, moi drodzy, będą dostępne już wkrótce, bo 15 marca. Najważniejszą zmianą, moi drodzy, jaką moim zdaniem Preston dodał w tej aktualizacji, jest nowa funkcja, którą dodał do gry. I tą funkcję możecie znaleźć sobie tutaj. Mamy tutaj mastery. Mamy tutaj, moi drodzy, różne kategorie mastery. Na przykład mamy tutaj Egg Mastery i Golden Egg Mastery. I jeszcze tutaj wiele, wiele innych mastery, na których możemy zdobywać sobie poziomy. Maksymalnie, moi drodzy, na każdym mastery możemy zdobyć sobie 99 poziom. Też w przypadku X-Mastery, żeby zdobywać sobie kolejne poziomy, musicie otwierać zwykłe jajka. Żeby zdobyć sobie, moi drodzy, tutaj poziomy na Golden X-Mastery, to musicie otwierać złote jajka. Żeby, moi drodzy, zdobyć sobie poziomy na Boost Mastery, to musicie używać boostu. Żeby, moi drodzy, zdobyć sobie poziomy na Enchanting Mastery, to musicie, moi drodzy, enchantować pety. Żeby, moi drodzy, zdobyć sobie Free Gifts Mastery, to musicie, moi drodzy, odbierać sobie tutaj te darmowe prezenty, które możecie sobie 112 godzin od nowa odbierać. Żeby, moi drodzy, zdobywać sobie poziomy na Vault and Safe Mastery, to musicie niszczyć tutaj skarbce i sejfy. Żeby, moi drodzy, zdobyć sobie poziomy na Chest Mastery, to musicie, moi drodzy, niszczyć na mapie skrzynki. Żeby zdobywać poziomy na Lootbox Mastery, to musicie, moi drodzy, zbierać sobie lootbagi. Żeby, moi drodzy, zdobywać sobie poziomy na Coin Piles Mastery, musicie po prostu niszczyć coiny na mapie. Żeby, moi drodzy, zdobywać sobie poziomy na Crates Mastery, to musicie niszczyć skrzynki na mapie. Żeby, moi drodzy, zdobywać sobie poziomy na Presents Mastery, to musicie, moi drodzy, niszczyć prezenty na mapie. Żeby, moi drodzy, zdobywać sobie poziomy na Diamond Piles Mastery, to musicie, moi drodzy, niszczyć diamenty na mapie. Żeby zdobywać poziomy na Fielding Mastery, to musicie, moi drodzy, buildować pety. Żeby zdobywać, moi drodzy, poziomy na Convert Mastery, to musicie konwertować sobie pety, na przykład zwykłe pety przekonwertować na golden pety, albo na przykład golden pety przekonwertować na rainbow pety. I żeby zdobywać, moi drodzy, poziomy na Dark Matter Mastery, to musicie, moi drodzy, konwertować sobie rainbow pety na Dark Matter pety. Poszczególne, moi drodzy, tutaj umiejętności mastery pozwalają nam odblokować sobie kolejne to bonusy na kolejnych poziomach i na przykład, moi drodzy, właśnie za osiągnięcie 99 poziomu na Converting Mastery możemy odblokować sobie darmową deskę i jest to Steampunk Hoverboard. I już wam teraz tutaj pokazuję, jak ta deska wygląda. Tak, moi drodzy, ta deska tutaj wygląda. Mamy też tutaj nawet informację, że możemy właśnie sobie ją odblokować za osiągnięcie 99 poziomu na Converting Mastery. No i niestety, moi drodzy, ta deska ma tylko jeden płomyk. W tej aktualizacji możemy sobie właśnie również zdobyć Cat Hoverboarda. I, moi drodzy, ta deska jest do zdobycia zupełnie za darmo i ma ona aż 3 płomyki. I teraz pewnie zastanawiacie się, jak można sobie ją zdobyć. A możecie sobie ją zdobyć poprzez, moi drodzy, bicie 99 poziomu na wszystkich umiejętnościach mastery. Jak wbijecie sobie, moi drodzy, 99 poziom mastery na wszystkich tutaj umiejętnościach, to wtedy tą deskę otrzymacie. Oprócz, moi drodzy, tych zmian, które wam pokazałem, Preston dodał jeszcze w tej aktualizacji kilka innych rzeczy i teraz tutaj wszystkie
wszystkie rzeczy, które jeszcze Preston dodał w tej aktualizacji, bądź rzeczy, które się zmieniły, widzicie. No a w tym odcinku, moi drodzy, to będzie już wszystko. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, no to oczywiście możecie zostawić łapeczkę w górę i zasubskrybować mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Trzymajcie się i do zobaczenia już wkrótce w kolejnych odcinkach z Robloxa na moim kanale.